Z wydatków bieżących z działu oświata i wychowanie mają zostać przesunięte środki na MPK. Prezydent Ludomir Handzel złożył poprawkę do budżetu, która zakłada przesunięcie 4 milionów złotych do miejskiej spółki. Złożyłem dzisiaj poprawkę do budżetu, która ściąga z wydatków bieżących z działu oświata i wychowanie stosowne kwoty i proponuję przeznaczenie tego dla sądeckiego MPK. Jest to kwota 4 milionów złotych. Jak mówił podczas konferencji prasowej prezydent, przesunięcie środków nie wpłynie na wynagrodzenia pracowników sądeckiej oświaty. Pieniądze oczywiście są, kolokwialnie mówiąc, pożyczone z oświaty i wychowania. Zapewniam przedstawicieli szkół, sądeckich nauczycieli, że nie wpłynie to w żaden sposób na kwestie związane z wynagrodzeniami sądeckiej oświacie, ze stabilnością i funkcjonowania. Jestem przekonany, że w ciągu tych kilku miesięcy będę w stanie wskazać źródła finansowania dla tej dziury. W konferencji prasowej uczestniczył przewodniczący NSZZ Solidarność w MPK. Myślę, że załoga będzie czekała na jutrzejszą decyzję Rady Miasta. No i myślę, że po prostu te pieniądze, które będą nam przyznane, spowodują to, że załoga już będzie spokojna, nie będzie się martwiła o miejsca pracy i po prostu wrócimy do normalnej pracy w spółce. A decyzję w sprawie przyjęcia zmian w budżecie podejmą radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.